Witajcie w drugim odcinku serii Co to jest leasing? W poprzednim odcinku poznaliśmy definicję leasingu, jego status prawny oraz przyjrzeliśmy się jednemu z kryteriów podziału. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tego filmu, podajemy Wam link i oczywiście zachęcamy, abyście go obejrzeli. Dzisiaj natomiast zajmiemy się pozostałymi kryteriami podziału leasingu. Zapraszamy. Ostatnio omawialiśmy sobie rodzaje leasingu z wykupem. Teraz powiemy co nieco o rodzajach leasingu bez wykupu. W naszej polskiej rzeczywistości możemy także powiedzieć, że w tym przypadku mamy do czynienia z wynajmem długoterminowym. Jeśli chodzi o mechanizm działania, leasing bez wykupu przypomina leasing operacyjny, z tym, że tutaj korzystający z towaru wykupuje dodatkowo pewne usługi. Może na przykład ubezpieczyć samochód, skorzystać z serwisu, zamienić opony z zimowych na letnie lub z letnich na zimowe, mieć możliwość skorzystania z samochodu zastępczego itd. Kolejną istotną cechą tego rodzaju leasingu jest to, że leasingobiorca płaci nie za wartość przedmiotu samą w sobie, ale za to, że w trakcie użytkowania ta wartość spada. Innymi słowy, korzystający wyrównuje stratę wartości rzeczy. Prawo własności nie przechodzi z leasingodawcy na leasingobiorcę. Wiąże się to z tańszymi ratami leasingowymi niż w leasingu z wykupem. Leasing bez wykupu możemy podzielić na tak zwany full service leasing oraz leasing z serwisem. Pierwszy z nich, full service leasing, w skrócie FSL, wziął swą nazwę z języka angielskiego i oznacza po prostu leasing z pełnym zakresem usług. Na stronie Polskiego Związku Leasingu i Wynajmu Pojazdów możemy przeczytać, jakie warunki musi spełniać leasing, aby był zdefiniowany jako FSL. Są to na przykład konieczność zawarcia umowy na minimum 24 miesiące, dodatkowo umowa leasingu operacyjnego musi uwzględniać finansowanie floty samochodowej korzystającego, czyli wszystkich środków samochodowych wykorzystywanych w ramach jednej działalności gospodarczej. Pozostałymi warunkami są konieczność wykupienia co najmniej trzech usług, w tym zawsze serwisu mechanicznego, oraz ponoszenia przez finansującego ryzyka wartości rezydualnej, czyli wartości przedmiotu w momencie jego odsprzedaży. Na stronie tej instytucji również możemy zapoznać się z wytycznymi dotyczącymi leasingu z serwisem. Czym się różni od FSL? Otóż tylko tym, że leasingobiorca wykupuje nie trzy, a tylko dwie usługi pozafinansowe, w tym obowiązkowo serwis mechaniczny. Leasing bez wykupu już od dłuższego czasu był dość powszechny w Stanach Zjednoczonych i w zachodniej Europie. W Polsce dopiero stopniowo zyskuje na popularności, stanowiąc jedną z form finansowania flot służbowych pojazdów. Kiedy weźmiemy pod uwagę takie kryterium jak osobowość prawna stron leasingu, możemy wyodrębnić tak zwany leasing konsumencki. Jest to taki rodzaj leasingu, gdzie korzystającym nie jest firma, lecz osoba prywatna. Najczęściej ten rodzaj leasingu dotyczy nowych samochodów osobowych, ale poza tym można w leasing wziąć inne pojazdy, na przykład motocykle czy quady. Poza tym oferta wygląda niemal identycznie jak w przypadku leasingu bez wykupu. Istnieje jeszcze coś takiego jak auto na abonament. Leasingobiorca spłaca raty leasingowe w postaci comiesięcznego abonamentu, dzięki czemu ma prawo do korzystania z samochodu. Nie ma jednak prawa wykupu auta. Ideą auta na abonament jest to, aby leasingobiorca korzystał z samochodu przez 2, 3 czy 4 lata, a następnie oddał auto leasingodawcy, po czym wziął kolejny samochód.
Odmiennym kryterium podziału jest to, w jaki sposób przedmiot leasingu trafi do korzystającego. Pod tym względem wyróżniamy leasing pośredni, bezpośredni i fabryczny. Leasing pośredni polega na tym, że zamiast dwóch stron mamy tutaj jeszcze trzeci podmiot, którym jest producent bądź dystrybutor. Proces polega na tym, że firma leasingowa najpierw kupuje przedmiot od producenta lub dystrybutora, a następnie daje tę rzecz w leasing leasingobiorcy. W tym przypadku producent lub dystrybutor jest określany mianem dostawcy. Mamy zatem finansującego, korzystającego oraz dostawcę. Leasing bezpośredni to zjawisko, w którym to leasingodawca jest jednocześnie dostawcą. Finansujący sam wytwarza daną rzecz, która następnie staje się przedmiotem leasingu. Przykładowo może to być mieszkanie, które leasingobiorca wziął w leasing od dewelopera. Być może już kiedyś zetknęliście się z nazwą leasing fabryczny. Jak to rozumieć? Czy jest to leasing bezpośredni czy pośredni? Otóż tutaj pojawiają się podmioty, które są powiązane kapitałowo z producentem przedmiotu leasingu. I to one są leasingodawcą. Przykładem może być tutaj Honda Financial Service. W świetle prawa jest to leasing pośredni, bo Honda Financial Service będzie w tym przypadku finansującym, a Honda Motor Europe oddział w Polsce dostawcą. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w tym odcinku mówiącym o podziałach leasingu. Już teraz serdecznie Was zapraszamy do obejrzenia trzeciego odcinka serii Co to jest leasing? Dziękujemy i do zobaczenia.